Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serwera Metin2 z Singapuru. Oczywiście na początek serdecznie Was zapraszam do zostawienia łapki w górę, ponieważ 300 łapek w górę i macie kolejny odcinek. I zapraszam do rejestracji na serwerze, naprawdę bardzo fajnie się gra, zaraz się sami przekonacie po tym odcinku, może Was przekonam również. Link do rejestracji znajdziecie w opisie, dostajecie pedeka, monetkę i rękawiczkę na 7 dni za rejestrację na serwerze, więc link znajdziecie w opisie do rejestracji i serdecznie Was zapraszam do gry. I tak, zaczynamy dzisiejszy odcinek od ulepszenia naszej statki, mamy ją plus 2, mamy na razie 3 bodzie, ulepszamy tutaj na plus 3, jest ulepszenie pomyślne, sądziłem, że spali, mamy kolejne ulepszenie i uwaga, jest pomyślnie, zajebiście, idziemy, albo nie wiem czy mamy, czy nie mamy, zaraz zobaczymy czy mamy ogon węża z plusem i będziemy ulepszyć ją dalej. Znalazłem właśnie taką bransoletkę plus 5 z US i będziemy ją właśnie kupować. Będziemy ją później ulepszać, znaczy się bonować na DT, czyli pod DT tu mamy taką prowizoryczną do groty, więc tą bransoletkę będziemy bonować pod DT, żebyśmy tam mieli 80% w miarę możliwości, w sumie nie 70, bo tutaj w tarczy 10, tak żeby można było spokojnie napierdalać. Znalazłem tutaj kolejną za 800k plus 6 i tu jest jeden bon, więc mi się wydaje, że tą bransoletkę też kupiłem, w sensie tą kupimy, tamtą się sprzeda, albo się wyrzuci, albo się ulepszy na DT, więc tą będziemy bonować już z pierwszym bonusem. Sprzedam tutaj kilka tych itemków, które wydropiłem tam, które wydropiły mi w Redlessie, czyli kilka k tam wpadnie, jak widzicie to jest 1kk, nie no, 1kk to w sumie za dużo, to było jakiś, to jeszcze jest V2 nam tutaj zostało i jakieś tam 500, 600, 700k z jednego metina zawsze tam leci. Tu stalkę nie chcąc, a nie, bo ulepszałem, dobra. Teraz coś jeszcze było, tu jest jakiś syf jeszcze, dobra, zaraz będziemy bonować naszą bransę. Właśnie tutaj znalazłem dodanie, kupujemy te dodania, będziemy teraz bonować naszą bransoletkę i teraz tak, pierwsze, tutaj drugie, mamy 3 bony już, więc tak, jeszcze kolejne dodanie kupujemy. I wbiło, zajebiście, i piąty bon, pierwszy nam spaliło, kupujemy tutaj kolejny z naszego sklepu jakiegoś, dobra, kupujemy kolejny, czy nie z naszego, tylko z jakiegoś tutaj sklepu, który jest wystawiony. No i chuj na razie, dobra, kupię, muszę kupić Zisa ten piąty bon, niestety. Mamy kolejne dwa piąte bony i pierwszy nie wszedł, drugi, kurwa. Dobra, w końcu wbiłem ten piąty bon, za piątym razem tej bransolety, więc ciężko. Zaczynałem miksowanie, czyli pierwsza zmianka, no to niestety gówno. 1500 peżeta i coś tu więcej jeszcze jest, 6 na diabły, 5 do peżeta, szkoda, że 6 na diabły, fajna była branza, jak było 20. No ale nic, miksujemy dalej. Niestety znowu nic ciekawego. Znowu tutaj nic ciekawego, same na DT, ale potrzebujemy HP i na DT. No i znowu tutaj lipa. Mamy jeszcze kilka zmianek. Kolejna zmianka, 2000 peżeta. No i tu jest 10 na DT. No i mał, no problem, no kurwa, że było tutaj 10 ludzi, 15 magia, to była już no w sztosie, ale no niestety można pomarzyć. Dobra, miksujemy dalej. 10, no znowu gówno. Tutaj mamy 20, no brakuje tylko peżeta, tak to było naprawdę też w sztos. Jest, 1500 peżeta, 20 na nieumarłe i taka nam bransoletka powinna starczyć, szkoda więcej zmianek tracić. Więc tak, teraz zobaczmy nasze eku na DT, czy tak, mamy bransoletkę, mamy tutaj kolczyki wbonowane, takie ładne dość kolczyki. Buty, no to są akurat do miksu, tarczy też mamy ładną na DT i tu mamy 20 na DT. Myślę, że sztos, później jeszcze się truta jakoś ogarnie i teraz tak, kwestia czy miksować te buty. Zastanawiam się to, czy je miksować, czy ich nie miksować, ale myślę, że... Dobra, spróbujmy. Raz się żyje, prawda? Bo tam naprawdę tylko peżet był nasz do expa. Ja muszę... O, kurwa, jakie zajebiste bony. 2000 peżeta, 15 strzałów, 10 krytyk. No po prostu magia. W sztosie, kurwa. Postawiłem się teraz szarpnąć i już wymalować cały nasz ekwipunek, czyli została nam taka tak naprawdę bransoletka i później dopiero truta. Więc na razie weźmy się za tą zbrojkę, wbijmy coś konkretnego, chociażby te 2000 peżeta plus jeszcze jakiś może ciekawy bon nam wbije. Zaczynamy miksować. Mamy tutaj 1,5 peżeta, 6 na strzał i 3 do peżeta, czyli tak naprawdę 1,5 peżeta, bo ta reszta bonów jest minimalistyczna, to te 6 strzały coś jedynie mogą dawać. No tak, zaczynamy. Pierwsza zmianka, czyli mamy 15 strzały i właściwie tylko to wartość ataku, taka no nic ciekawego. Kolejna zmianka, 1500 peżeta. Już się zaczyna coś dziać, bo mamy jeszcze 5 absorbowanych do peżet, no to też tak naprawdę lipa, miksujemy dalej, czyli znowu mamy 1000 peżeta i tutaj tak naprawdę nic ciekawego, dalej znowu nic ciekawego. Chcę tutaj wymalować, no to tak jak mówię, no chociaż żeby było te 2000 peżeta, no to będzie dobrze i plus jeszcze jakieś może do peżeta nam wbije 5 albo 10%, ale z tego co widzę, to jak na razie nic ciekawego nam tutaj się chyba nie uda wybonować. Zostały nam ostatnie dwie zmianki i ostatnia zmianka, mamy 1010 do peżeta, 15 na miecze, no to na razie to zostawimy, na razie, taka tymczasowa będzie. Kupujemy teraz metal konny i lecimy robić nasz kolejny level konia. Wykonaliśmy tego questa i odbieramy tutaj nasz level, zobaczymy czy
Powiódł się, czy się nie powiódł, a tu byśmy questem, tak, i... Kurwa, no i jeszcze raz trzeba chyba, o ile się da. Tak, da się, więc robimy jeszcze raz. Próbujemy po raz drugi. Już patrzymy nasz quest i znowu się nie udało, no to próbujemy po raz trzeci tego questa robić. I słyszymy się przy odbiorze znowu. Tak jak to mówią, to 3 razy sztuka. I oddajemy kolejny level, może tym razem się uda. I kurwa, znowu się nie udało, robimy kolejny raz. No i kolejna próba i może tym razem... Nie no, sztuku, kurwa, dobra, nagram wam jak mi się uda i powiem wam za którym, bo to już mnie wkurwia. Mam nadzieję, że tym razem się uda ten level... Nie no, to kurwa, jeszcze raz, no ja pierdolę. Teraz 5. próba. Znowu się nie udało, kurwa, ile to jest procent na to zrobienie tego jebanego levela konia. Do 6 razy sztuka i teraz kolejny level i już patrzymy. I znowu się kurwa nie udało, no to coś jest z tym chyba kurwa zjebane. No nie wiem, próbuję ostatni raz, na razie to pierdolę. Dobra, jak na razie ostatnia próba na tą chwilę. Bo po prostu jak teraz się nie uda, to się już... Nie, to jest jakieś popierdolone, już mam dosyć, no teraz już na razie to pierdolę. Jesteśmy właśnie w V2, tutaj usuwamy PD z buffem i zaczynamy expić. Mam założonego PDK tego na godzinę z skrzyneczki. Zobaczymy jak teraz będzie szło, szedł nam exp z tym nowym EQ, czyli z nowymi budkami. Czyli więcej troszeczkę peżeta, chociaż nie mamy więcej peżeta, bo tutaj odjęło nam 50, ale mamy 10 do peżeta więcej. I już zobaczymy jak ten exp będzie leciał na jednym pedeku plus dwie. I zobaczymy czy nie lepiej będzie expić może na dwóch pedekach. Tyle, że z tym lwem i w ten sposób będziemy lightowo sobie ogarnąć 2 spoty naraz. Czyli zapierdalać tutaj w sumie na 3 spoty. I jak ten exp mamy 15,5%, zobaczymy ile dostajemy za takiego spota. W sumie to pół biga. W tej chwili już mamy 2% wbite z tego połowy tego spota. No i dalej, mamy no około 3%, myślę, że będzie wpadać. Więc zobaczymy w ile czasu dobijemy tutaj 20%. Jak na razie wbiliśmy, jak widzicie tutaj 35% w jakieś 11 minut, około 10 właściwie. Tam jeszcze zdarzyło mi się wyjebać, więc XP jak na globale jest naprawdę fajny. No i dobijamy level 74. No i właśnie dobiliśmy level 75. Mamy 7,5 i już będziemy mogli założyć naszą trutę, w sensie naszą, no trzeba będzie jakoś kupić, ale to był właśnie nasz cel i dopiero będziemy mogli dopieścić nasze EQ. Na DTI będziemy zapierdalać i zrobimy kilka kont, będzie się, zresztą nie będę zdradzał planów, tylko zobaczyć co będzie później. Znalazłem w końcu te ogony węża z plusem i kupujemy tutaj 2 sztuki i będziemy ulepszyć naszą stalkę na plus 5. Tu mamy jednego bodzia i może akurat się uda i uwaga. No i kurwa oczywiście, że przedmiot uległ zniszczeniu, kurwa mać. Dobra, próbujemy jeszcze raz ten level konia, tylko tak musimy najpierw go przywołać, znowu się zapomniałem. Może tym razem się uda i trening mojego tutaj konia i uwaga, lecimy do tych punktów i słyszymy się przy odbieraniu tego levela. Dobra, wracamy do stajennego, już nie wiem, która próba tego levela konia, może w końcu się uda. I uwaga, jest kurwa w końcu, za chyba 7. razem, zajebiście. Dobra, teraz zdealujemy wszystkie itemki, które wydropiliśmy, mamy 1-3. I zobaczymy ile z tego hajsu wpadnie, pokażę wam czy to warto zbierać, czy nie warto. To jest wszystko z expo od 73 levela, oczywiście nie wszystko zbieram, tylko głównie te dzwonki, to jakieś się zawieruszyły, te ostrza, wszystkie większe, przepraszam, coś mi kliknęło. I sprzedajemy to wszystko, mamy już 1,7 prawie. No to tam właściwie wpadnie jakieś 400 kantoś, to gówno się zwraca tak naprawdę, za to no jakieś tam grosze no wpadają. Teraz wam pokażę na co zwracać uwagę przy dropieniu jakichś itemków, przykładowo jak podnosimy jakieś na wyższym level bojowe, czy przykładowo tam śmiertelną zbroję, czy jakikolwiek bądź item. Mamy tutaj te, ktoś się pytał czy to są tutaj 6-7 bony, to nie są 6-7 bony, tylko takie itemki nam dropie. Przykładowo tu mamy taką stalkę nawoja, która ma tutaj nazwę Titanic. Jak widzicie mamy na przykład tutaj zwykły hełm, czyli jest tutaj taki napis pod nazwą. Tak ona jest wybonowana oczywiście, ale nie ma tych takich jakby 6-7 bonów, coś w tym stylu. Nie, mamy takie buty, przykładowo tu mamy Epic, czyli mamy 3 odporności na odbrażenia i 500 peżeta. Takie bony mogą być wysokie, bodajże chyba 8% odporności. Jakby było 8, to one by były w chuj warte. Więc zwracajcie na to uwagę przy dropieniu, bo na przykład wydropicie taki item, jesteście później ustawieni, że tak powiem, do końca tutaj jakiegoś tam połowę zrobicie z tego. No i ogólnie rzecz biorąc takich itemów jest dużo, więc zwracajcie na to uwagę i jak będziecie mieli jakieś ciekawsze bony, to możecie mi pisać, to wam doradzę co i jak z tym, o ile będę wiedział ile to będzie stało. Jak widzicie tutaj mamy zwykłe, pokażę wam gdzieś tutaj był na sklepie taki bojowy, naprawdę zajebisty bojowy, czekajcie, ja go znajdę i zaraz wam pokażę. Tutaj mamy na sklepie, jak widać plus 6, jest za 5, to jest chyba za 600 kk wystawione, coś takiego, albo coś w tym stylu, albo za 1,1, chyba te...
jeden ten tak jakby won, co jest napisane, to jest chyba 100 kk. Chociaż nie, więcej raczej. Nie wiem, ale nieważne. Jak widzicie, mamy bojowy plus 6 legendarny, który daje 20 magiczny atak i 5 obrażenia umiejętności. To jest legendarny, jak widzicie. No i to jest naprawdę w chuj warte. Takie jak wydropicie coś takiego, dodacie jeszcze bony, no to naprawdę możecie, jesteście ustawieni do końca gry chyba. A tymczasem jesteśmy właśnie w Redlessie, zbijamy Metina, już hity po 2400 są. I tak, co on mi zrobił? 5 doświadczenia, czyli ten chyba standardowy, co stoi, tak, to akurat się przyda. I oczywiście sprawdzałem wszystkie itemki, może tu jakieś bony. Dodatkowo jak nie, no to się oczywiście to posprzedaje tam w pizdu. Coś tutaj ciekawego nam poleciało, może coś jakieś tutaj w zbrojkach, może coś, dobra, nic ciekawego, jeszcze rękawica złodzieja nam dodatkowo poleciała i szukamy kolejnych metinów. No i zbijam kolejnego Metina, jak widzicie, i tu już bez aury, już nie będziemy jej odpalać, nie chce mi się. I teraz tak, co z dropu. Tak właściwie to kolejny pedek, no to na pewno się przyda, ale to wiadomo, że to gówno jest gówno warte tak naprawdę. No i podniesiemy te wszystkie itemki, to się wszystko posprzedaje, tu księga zapomnienia, zobaczymy czego. Duchowe uderzenie, nie wiem czy to w ogóle coś jest warte. I teraz tak, podnieśmy sobie te wszystkie itemy, zaraz to się posprzedaje. No tak, podsumowując ogólnie teraz jak mamy ten 75 poziom, to tak, ten FMS idzie na sprzedaż, wystawię go, to jest jakieś 80-90 kk, myślę, że za niego wezmę. Tutaj mamy takie budki, które też no, za 50 kk myślę, że też spróbuję sprzedać. Zostaną nam te buty, bo no, to się nie porównują bony jedne do drugich. Tu jeszcze mamy fenki z blokiem, 15 na strzał wbite, więc myślę, że te można spokojnie sprzedać. I co, posprzedaję to wszystko, w kolejnym odcinku będziemy pewnie szukać jakieś truty, zobaczymy może jakieś miksowanie. No to nie będę tutaj spoilerował, więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Serdecznie Was zapraszam na serię, naprawdę warto zagrać i do rejestracji z linku w opisie. Dostajecie tam PDK, monetkę, rękawiczkę za ogólną rejestrację na tym serwerze. Więc do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się na razie, 300 łapek i macie już jutro kolejny filmik. Do usłyszenia.